Dzień dobry Państwu, witamy na naszej drugiej konferencji prasowej. Półtora miesiąca temu przedstawiliśmy Państwu nowy skład zarządu. Teraz chcieliśmy się trochę pochwalić tym, co zrobiliśmy przez ostatnie półtora miesiąca. Udało nam się naprawdę szybko i solidnie zbudować drużynę. Jako jedni z pierwszych też otrzymaliśmy licencję na grę w Suzuki pierwszej lidze mężczyzn. Półtora miesiąca temu postanowiliśmy, że rozpoczniemy akcję taką, jak Kotwica miała 16 lat temu, czyli Kotwica w górę. Pozwolą Państwo, że ja opowiem trochę o kilku rzeczach, które dotyczą kibiców, później trener, chwilkę o drużynie i parę słów od naszych gości. Przede wszystkim od razu zaczęliśmy myśleć o kibicach, jak ich ściągnąć na halę. Na pewno będzie wiele akcji promocyjnych, ale pierwsze, co będziemy chcieli wdrożyć, to na pewno sprzedaż biletów elektronicznych, sprzedaż karnetów przez internet, żeby kibice już nie musieli stać w kolejkach, tylko przez internet kupili sobie bilet, na aplikacji pokazali wejściówkę i mogli sobie spokojnie już na tę halę wchodzić. Druga rzecz, aplikacja klubowa, która będzie jedną z pierwszych w drużynach koszykarskich. Wdrożone w nich programy partnerskie będą pozwalały na to, żeby część pieniędzy wracało do klubów. Chodzi o to, że klub będzie miał prawdopodobnie kilkunastu już partnerów w Kołobrzegu i też sama aplikacja ma kilkuset partnerów w całej Polsce. Na przykład mając aplikację i kupując rzeczy w jednym z dyskontów, część pieniędzy z tego rachunku będzie wracała do klubu, więc tak też będziemy chcieli kibiców zachęcić do pomagania naszemu klubowi. Będziemy stawiać także na to, żeby już od tych najmłodszych lat kibice nasi chcieli uprawiać ten sport, więc planujemy stworzyć grupę, która już od 8 roku życia będzie mogła trenować, bawić się po prostu koszykówką. Teraz może o składzie, który zbudowaliśmy, bo naprawdę bardzo szybko to się udało zrobić. Dzisiaj od razu po konferencji też trener i część drużyny wyjeżdża do Polic na pierwszy obóz. Tam będziemy trenować przez najbliższe 16 dni. Później wrócimy do Kołobrzegu i już tutaj będziemy się przygotowywać. Czyli tak jak prezes mówił, dość szybko nam się udało zbudować zespół, podpisać zawodników, co było nieproste. I chciałbym przede wszystkim mu podziękować, bo my w prawie codziennie z 2-3 godziny przez telefon rozmawialiśmy, przekonywaliśmy agentów, bo z zawodnikami nie było problemu, bo ta nasza koncepcja, ona była interesna dla każdego w prawie zawodnika. No i teraz można tak powiedzieć, że na każdej pozycji my mamy dobrych zawodników, dobrych zmienników i chcielibyśmy też, żebyś młode zawodniki z Kołobrzegu też się dorównali tym zawodnikom naszym starszym, doświadczonym. No i rozpoczynamy zgrupowanie. No i już zobaczymy, po pierwszych dniach już można będzie zobaczyć, kto na ile jest zaangażowany w to nasze, w nasz ten projekt. Co można powiedzieć? No, mamy dobrego rozgrywającego Norberto Kłonia, który tam znana firma w Polsce. Mamy dobrego środkowego Michał Marek, no dość duży chłopak, takiego w każdym zespole by chcieli. Jednego z najlepszych strzelców ligi, Piotra Robaka. No w zasadzie to jest ten trzon, który będzie trzymał wynik. Reszta chłopaków może nie, trochę mniej znana, ale też ta cała selekcja polegała na tym, żeby można było zmienić kierunek ataku w zasadzie. Żebyś można było stworzyć takie trudności przeciwnikowi, żeby nas nie można było złapać. Czy to się uda? Zobaczymy. To niedbałem już sezon
się zacznie i pierwsze meczy. No i wtedy będziemy już robić korektę pod grę, pod każdego przeciwnika. No i mi się wydaje, że to, że my rozpoczynamy przygotowanie dwa miesiące przed ligą, to też jest bardzo duży plus. Czyli można bardzo dużo rzeczy zrobić. I chciałbym podziękować i Nerdze, i miastu za to, że wspierają nas. I to dzięki im takie te wcześniejsze przygotowanie jednak udało się załatwić. Szanowni Państwo, doskonale wszyscy pamiętamy, kiedy czarodzieje z Wydm rozsławiali Kołobrzeg i Kotwice w całej Polsce, kiedy wszyscy nam zazdrościli wspaniałych wyników. I dzisiaj, proszę Państwa, jest kilka elementów wspólnych. Jest trener, który powiódł nas wówczas do zwycięstwa. Jest hasło wspomniane przez pana prezesa, Kotwica w górę, czyli są pewne elementy wspólne z tymi czasami świetności. Jest też coś, co mnie napawa wielkim optymizmem, czyli wiara w to i stworzenie warunków na to, aby młodzi kołobrzescy zawodnicy mieli szansę wykazać się swoimi umiejętnościami, a wierzcie mi Państwo, jest ogromny potencjał i jest szansa na to, że w tej drużynie również będą rozsławiali nas nasi kołobrzeżanie. Proszę Państwa, ja gorąco zachęcam wszystkich kibiców, jak Państwo widzicie, drużyna robi wszystko, aby w nas wzbudzać wspaniałe emocje. Za chwileczkę wjeżdżają na obóz, za chwilę rozpoczną się rozgrywki. Klub robi wszystko, żeby zachęcić i usprawnić i jak gdyby spowodować, że Państwo będziecie chcieli przychodzić na mecze. Ja gorąco do tego zachęcam i przekazuję na ręce pana trenera piłkę, którą chciałabym, aby ten pierwszy mecz miał szansę właśnie być zainaugurowany. Trzymam mocno kciuki za każdy sukces. To, że będą emocje wspaniałe, tego jestem pewna, bo te emocje zawsze towarzyszą meczom. Natomiast gratuluję panu prezesowi, panu trenerowi za rzeczywiście sprawne, szybkie zgrupowanie młodych, ambitnych zawodników. No i od nas, Kołobrzeżan, macie oczywiście kciuki, trzymamy bardzo mocno za każdy mecz. Dziękuję bardzo, bo chyba samonaprowadzające na etapie. Tak. Witam serdecznie. Oczywiście dobry czas dla Kotwicy, ponownie dobry czas dla Kotwicy Kołobrzeg basketu. Tutaj były piękne hasła, które powracają, więc czarodzieje z Wydm powracają, Kotwica w górę. Cieszymy się wszyscy tutaj, chwalimy się również i cieszymy się wszyscy. Mamy wspaniały, profesjonalny zarząd z panem prezesem, mamy też super profesjonalistę, jeśli chodzi o trenera. Mamy wspaniałych kibiców, mamy wspaniałą atmosferę. Oczywiście moi przedmówcy nie powiedzieli o celu Ekstralidze i nie wiem, jakie są zamierzenia, ale oczywiście w perspektywie zawsze walczymy o Ekstraligę. Ale oczywiście, żeby te wszystkie elementy się spajały, no jest jeszcze też zaplecze samorządowe pani prezydent, ale też zaplecze polityczne jest. Jak Państwo wiecie, Energa jest sponsorem tytularnym. Tutaj razem z Henrykiem Carewiczem praktycznie reprezentujemy przedstawicieli, może nie reprezentujemy, ale jesteśmy tym podmiotem, który zabiega o ten sponsoring tytularny. On jest przedłużony, a myślę, że nawet bardzo atrakcyjne jeszcze są perspektywy. A też pięknie to, że młodzież mamy i też młodzież szkolimy, jednocześnie sponsor tytularny jakby daje taki warunek, żeby też szkolna była młodzież i o tym zarząd wie i pan trener również i ci, którzy zajmują się młodzieżą. Także dobry czas dla Kotwicy Kołobrzeg, dobry czas dla nas, kibice wspaniali, młodzież kształci się i tworzymy bardzo dobre podwaliny basketu kołobrzeskiego. No i oczywiście będziemy oczekiwać razem z panią prezydent sukcesów przede wszystkim, bo na to liczymy, wspieramy i pamiętajmy o tym, że sport to nie tylko fair play, ale to jest też drużyna, a w drużynie się czujemy silniej, w drużynie się czujemy bardziej spokojniej, bezpieczniej. Także ja ze swojej strony również w imieniu Henryka Carewicza, my oczywiście cały czas będziemy też wspierać jakby w tym sponsoringiem tytularnym. No i myślę, że razem z samorządem i z wspaniałym zespołem i jeszcze zarządem będziemy piąć się do góry i ta Kotwica w górę rzeczywiście będzie szła, czyli bomba w górę.